Powitajcie nowy nabytek mojego domu, czyli tego małego kurczaczka, którego wyklułem z jajka, które gdzieś tam znalazłem podczas porządkowania przedmiotów. I witam was w 15 odcinku Przygód z Soltarem. 200 dni zajęło mi odnalezienie End City. Znaczy może nie dokładnie 200 dni, ale mam 209 dzień i w końcu pójdziemy, udamy się na wyprawę do End City, wykorzystując oczywiście waystone'y. Ja to w sumie nazywałem do tej pory waypointami. Ale najpierw, jako takie zadośćuczynienie malutkie, że poprzedni odcinek był bardzo, bardzo krótki i słuchajcie, muszę się wytłumaczyć na samym początku. W ogóle dzisiaj o 11 jest stream z Przygód z Soltarem, także jeżeli oglądacie to jakoś wcześniej rano, no to szykujcie się od 11 do pewnie jakiejś 15 pogramy sobie na Twitchu, na tym save'ie, także zachęcam wszystkich. Ale jak to wygląda z mojej perspektywy? Ja na przykład nagrywam 40-50 minut filmu, później zaczynam go sobie ciąć i okazuje się, że na przykład film ma 10 minut. To nie jest tak, że ja to specjalnie robię. Też mnie to wczoraj, znaczy przedwczoraj zirytowało, że ten film był taki krótki, ale mówię, to jest tak, że długo tam podróżowałem, po tym będzie nic ciekawego się nie działo, więc zostawiłem tylko te ciekawe fragmenty. I mamy smoka, czekajcie, który on w ogóle ma dzień? Ma Dragon Staffa, żeby wiadomo, nie latał bez problemu, znaczy bez problemu, bez celu. To jest 19 dzień i teraz go zboostuję. Miałem to zostawić i w sumie nawet to z ludźmi na streamie ustalałem, że zostawię to do momentu, kiedy, w którym ten smok będzie dorosły. W tym sensie nie, że nazbieram tyle mięsa, żeby ten smok od razu mógł być dorosły. Ale proszę bardzo, macie od razu zboostowanego smoka, może nie na maksa, bo wiadomo, że... Wow, ej, mogę na nim... Co jest? Ja już mogę na nim latać? Nie, aha, dobra, tak, mogę na nim latać. Wow, nie spodziewałem się. Także słuchajcie, zostawcie łapę w górę, jeżeli oczywiście podoba wam się ta piękna seria z Przygód z Soltarem i chcecie, aby odcinki się pojawiały nadal. Będę z wami szczery, troszeczkę musiałem po poprzednim odcinku odpocząć sobie. W tym sensie chciałem tutaj to dokończyć. Później chciałem jakieś inne rzeczy dokończyć, ale narzuciłem sobie tak szybkie tempo nagrywania i grania w tego Minecrafta, bo mam niby, to jest 15 odcinek, to jest 209 dzień, a ja cały czas po prostu chcę robić różne rzeczy pomiędzy odcinkami i musiałem sobie te dwa dni po prostu odpocząć od tego Minecrafcika, ale czekajcie i nie będziesz mnie eskortował i nie będziesz też chodził, spokojnie smoku, spokojnie, ja bym chciał zobaczyć twoje statystyki, mam 56 dni, przynajmniej tyle jest pokazane i to jest dopiero z tej trzeci i już mogę na nim sobie latać, także fajnie, bo myślałem, że dopiero ten smok później będzie, wiecie, jakiś użyteczny, ale spokojnie Janina, ty się nie przejmuj, ty jesteś moim prawie ulubionym smokiem, bo wiadomo, że pierwszym jest Benisław, ale co ciekawego, wiecie co, chyba będę musiał ściągnąć jakiegoś moda, coś mi się kiedyś tam rzuciło w oczy, żeby zmutować te smoki, bo ja nie będę mógł na dłużej po prostu z tymi krzykami smoków wytrzymać, ale, co się zmieniło, czy mam jakieś fajne artefakty, żeby wam pokazać? Nie, chyba nie, mam Dragon Staffa, mam legendarną broń, legendarny trójząb, który jest naprawdę fajny, bo można sobie nim tam podróżować, ale to powiedzmy, że inne osoby widziały, te, które były na streamie, to było jakby całe zadanie, czyli zrobienie tego trójzęba i polowanie na Sea Serpenty. Inaczej, straciliście coś i nie straciliście, straciliście to, że straciliście tak naprawdę 2 godziny, bo 2 godziny zajęło mi zrobienie tego trójzębu. Później poszedłem do endu przetestować go na jakimkolwiek potworze, wrzuciłem go w pustkę, na szybkości stworzyłem taki trójząb i oto jesteśmy. Także zaoszczędziłem wam naprawdę parę godzin. Jeżeli ktoś chce, to na Twitchu jest VOD, można sobie obczaić, a my lecimy do End City w końcu. Powiem wam, że moja przerwa była też spowodowana tym, że musiałem sobie zrobić przerwę właśnie od tego szukania End City, bo ja już na łeb dostawałem. Naprawdę chciałem, w sumie nawet mówiłem, co jest? Jakieś plagi tam są? Co? To jest on! Nie, to jest niemożliwe. Ej, to jest po prostu niemożliwe, bo ja teraz szukam Nie, odejdź ode mnie. Kurde, wszyscy ode mnie odejdźcie. Ej, ja teraz szukam Ghast-Tira, ponieważ jest mi potrzebny na gogle... Nie, to nie są, przepraszam, to nie jest Goggle of Night Vision, tylko taki przedmiot. Ej, co, czemu nie? Czemu te potwory są takie mocne? Przecież ono... Zwykłe zombiaki, czy tam, nie wiem jak one się nazywały, Pantheon? Chyba mnie pokonał, aha, i z niego nie dostaje się Ghast-Tir, tylko dostaje się co innego, ale wracając do tematu, to dokładnie, jest End City, ja sobie postawiłem waypointa i... waystone'a i od razu jesteśmy tutaj, także możemy sobie dzisiaj to na spokojnie pozwiedzać i będę chciał zrobić jak najmniej cięć, żeby nie było, że film będzie znowu pocięty, tak jak ostatnio, bo mówię, mi też to przeszkadzało, że ten film był taki krótki, nawet myślałem, czy by po prostu nie dograć tego fragmentu, jak tam zwiedzam tą... no wiecie, to, End City, ale mówię, nie no, kurde, obiecałem, że to będzie w kolejnym odcinku, więc już niech tak będzie. No i co my tutaj mamy w ogóle, bo ja tak powiem szczerze, że...
Nie jestem w ogóle przygotowany chyba, nie, dobra, mam 6 parerek. Okej, okay, jestem przygotowany. Nie, no jestem przygotowany, bo mam także parasolkę. A parasolkę wiadomo, że jeżeli na przykład dostanę efekt lewitacji i będę sobie spadał, no to wtedy nie będę tak naprawdę spadał. Ty tam jest... Widzicie to? Tam jest jakaś wieża. Dobra, czyli mamy dwie rzeczy, dwie pieczenie na jednym ogniu. Chyba, że na przykład to NCT będzie takie rozbudowane i tam. Tam powinna być elytra. Czy ja mam jakieś bloki do budowania? W sumie nie potrzebuję bloków do budowania. Ponieważ tutaj będą shulkery, to po pierwsze. To jest taka ważna rzecz, którą muszę sobie zdobyć. A drugą ważniejszą rzeczą jest to, że... Chwila, wejdźmy sobie do środka. The city at the end of the game. Dobra, muszę shulkery po prostu pozabijać. Do tego zmierzam jakby cały czas. I chwila, tu jest... Ile mam tych? Ej, proszę mnie nie atakować. Powiem wam, że chyba po raz pierwszy, i mogę się do tego oficjalnie przyznać, jestem chyba po raz pierwszy oficjalnie w Minecrafcie w NCity. Tak? Wiem, że to może się wydawać mega dziwne dla każdego, który grał sobie w trochę dłużej w tą grę, ale jakoś do tej pory nie było mi kompletnie po drodze i nie zdawałem sobie sprawy, że te shulkery, one są tak irytujące. I dlaczego mi nie wypadły te skórki shulkerów, czy cokolwiek to jest? Dobra, lewitacja, szybko do środka, szybko. Ja bym chciał sobie to na spokojnie pozwiedzać, żeby zobaczyć, może jest tu jakiś specjalny drop albo coś takiego. Ale naprawdę zniknie... A, tu jest jeszcze jeden shulker. Dobra, i się coś wypadło? Nie. Ej, no ja chciałem chociaż jednego shulkera, chociaż tak się zastanawiałem przed odcinkiem, po co mi będą shulkery? Czy ja mogę coś z nich zrobić ciekawego? I doszedłem do wniosku, że nie. Że shulkery to jest po prostu taki kolejna rzecz do odznaczenia w mojej przygodzie minecraftowej. I nic ciekawego z tym nie zrobię, ty. Ty, gdzieś słyszałem? Tam są jeszcze shulkery na górze i tutaj są! Ile tego jest? Ale z żadnego... Okej, okay, poleciało mi w końcu. W końcu jeden poleciał. I rozumiem, że ja muszę je bić, jak one się otwierają, czy jak to działa dokładnie? Czekajcie. Mam jeden shulker shell, tutaj powinien być drugi, zgadza się. I dlaczego biję z tego topora? No bo mam looting 2, też go sobie troszeczkę ulepszyłem. I jest lepszy. Tak, znaczy... W sumie nie widać, że jest lepszy, bo nadal wypada dokładnie to samo, w tym sensie przedmioty wypadają dokładnie te same, ale powinien być lepszy. O, do tego zmierzam. I kurde, myślę, że... Czy jest sens dać się uderzyć? Dobra, jest chyba sens. Chodź. I teraz lecimy do statku. Nie wiem, czy w ogóle to jest możliwe, ale chcę sprawdzić, czy mogę tak zrobić. Dobra, topór. Szybko wkopać się. Jest. Ja jestem w statku. Gdzie tu jest elytra? Nie, tu nie ma, może elytra będzie... Nie, jest tutaj! Moja pierwsza elytra w Minecrafcie zdobyta w normalny sposób, serio. I jestem z siebie dumny. Naprawdę, jestem z siebie dumny. Mówię, dla was to jest kompletnie nic. Ooo, Orb of the... Latanie, 5 minut latania. Astral Dust. Curse of... O, Smite 5, takie średnie. Protection 3, troszkę diamentów. Mamy kolejne jajo smoka wodnego. A w drugiej skrzynie, co my mamy? Ethereum Ore. A czy czasami Ethereum Ore nie jest mi potrzebne? Ty, zarąbiste te itemy są tutaj. Zobaczcie w ogóle na tą łopatę. W sumie, czekajcie, pokażę wam. Efektywność Fortunka 3, a moja łopata jest chyba niezniszczalna. To jest jedyny jej plus. Ale gdzie mam plecak? I czemu ja nie wziąłem? A nie, tu jest. Efektywność 4 i niezniszczalność. Tak naprawdę nic więcej nie jest mi potrzebne, no bo... Czy przyda mi się do czegoś Fortunka tak naprawdę? Na łopacie? Próbuję sobie teraz to wyobrazić, ale raczej nie. Ale Ethereum Ore, dla tych, którzy by się zastanawiali, to jest jeden z najlepszych surowców, jaki jest aktualnie dostępny u mnie w grze. I dzięki temu będę mógł stworzyć takie przedmioty. Czyli totalny kozak. Tak patrzę, że te przedmioty nie są nawet lepsze od moich, ale stworzyłbym je tylko dlatego, że one super wyglądają i pewnie będą super wyglądały i będą tak błyszczały. A ja jestem fanem takich rzeczy. Więc jeszcze zajrzyjmy. O, End Dragon. Dzięki za głowę smoka. Łopatę też wezmę. I w sumie nasiona. Może te nasiona, wiecie, są jakoś potrzebne. I mamy. Sky is the limit. Elytra. Czy elytrę można w ogóle zenchantować? Znaczy, może nie zenchantować, ale ją jakoś ulepszyć. Elytra? Tak, da się. Phantom, aha, czyli tym się naprawia elytrę. Okej, to jest ciekawe, bo nie wiedziałem o tym. Curse of Binding, ja bym chciał niezniszczalność od razu sobie dać na tą elytrę, ale wydaje mi się, że to nie będzie możliwe. Albo o, mending. No, to jest też jakieś takie zadanie moje na kiedyś, żeby zdobyć mending. I tutaj, z tego co wiem, gdzieś powinna być głowa smoka. Nie wiem dokładnie gdzie, ale słyszałem, że w endzie jest głowa smoka. O, jest tutaj. A mi ta głowa smoka jest potrzebna, żeby... stworzyć fajne rzeczy, tak w skrócie. Tylko, chwila, jeżeli spadnę, to mi się nic nie stanie. Ale czy ja zdobędę od razu tą głowę?
O, ryzykujemy. Okej, okay. spadnie. Chyba spadła ta głowa tam, gdzie chciałem, ale wykorzystamy teraz moją parasolkę, żeby nie było, że nie wykorzystuję przedmiotów, które gdzieś tam zdobyłem w grze i jest. Mam głowę smoka, pięknie, chodź tutaj. Chodź do mnie. Oj, co jest? Przestańcie mnie atakować. I właśnie, po co mi ta głowa smoka? Ponieważ mając jakiś taki specjalny nóż, teraz mi się nie chce szukać tego noża, będę mógł z tej głowy wycinać łuski i będę mógł wykorzystać te łuski do czegoś. Już nie pamiętam dokładnie, do czego to było, ale podobno jest fajne zastosowanie, więc na pewno sobie to sprawdzimy. A teraz wracamy tam, bo ja muszę jeszcze dokładnie poeksplorować to miejsce. Ej, chwila, czy ja słyszę gdzieś tutaj tego trading villagera? Słyszę na pewno lamę. Lama się zrespiła. Dobra, lamo, idź stąd, ja ciebie nie potrzebuję kompletnie. Ale jestem prawie na górze. Nie, mam nadzieję, że na górze będą już jakieś sekrety, nagrody, cokolwiek, żeby mi się to jakoś opłaciło, bo na razie dostałem tą elytrę i w sumie chciałem dostać tą elytrę, bo w końcu będę mógł sobie latać bez smoków i tak dalej. Tylko właśnie i będę musiał, o kurde, znaleźć spawner creeperów. Albo zrobić ekspiarkę z creeperami. Aha, tu jest w ogóle ten kolejny shulker. Będę musiał zrobić ekspiarkę z creeperami, aby mieć nieskończoność fajerwerków, bo wiecie, mimo tego, że nie zdobyłem normalnie elytry, to ja też wiem, że są potrzebne fajerwerki, żeby ona się unosiła w powietrze. Więc w ogóle to, nie wiem, brzmi jak taka wiedza tajemna, a to jest... Każdy to po prostu wie. Każdy to wie, ale ja i tak to powiedziałem, bo nie wiem, może jest ta jedna osoba, która była tak samo zacofana w wersjach wszystkich Minecrafta, tak samo jak ja. Teraz nie chciałem tutaj iść, chciałem iść sobie do góry, na drugą stronę zobaczyć, czy coś tam jest, ale chyba wygląda na to, że jeśli chodzi o NCT, no to tak naprawdę wszystko chyba będzie mil... A, tu jesteś. Myślisz, że ciebie nie widzę? No, i już zostałeś zabity. Teraz tylko trzeba iść po twoją skórkę. W sumie skorupę, nie skórkę. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. I została mi ostatnia wieża do sprawdzenia. I ostatnie szulkerki do zabicia. I pójdziemy później, bo to nie jest jeszcze oczywiście koniec endowych odcinków. Pójdziemy później zobaczyć tamtą dziwną strukturę wygenerowaną. I powiem wam tak, coś mi chodzi takiego po głowie, że jak już, wiecie, te wszystkie światy sobie posprawdzam. Na przykład nie wiem, czy coś end będzie jeszcze skrywał. Chociaż patrząc na to, że... No, cały czas coś odkrywam. Może jest jeszcze jakaś rzecz, której po prostu nie zwiedziłem w tym endzie, ale zmierzam do tego, że chciałbym sobie wygrać jakiś taki świat. Na przykład jest Atum, chyba to się nazywa, albo nie, w sumie nie wiem, jakiś taki z pustynią świat. Zostawić wszystkie przedmioty i na przykład spróbować przeżyć w tym świecie 3 odcinki. Coś takiego, zrobić taką małą odskocznię, takiego typowego survivalu, gdzie wszystkie rzeczy zostawiam i tylko. Zabieram ze sobą, nie wiem, stak mięsa i muszę przeżyć od początku w obcym świecie, o którym nic nie wiem. Wydaje mi się, że mogłoby być to nawet fajne, ale mówię, bo wgrywanie światów, gdy mam, wiecie, jakieś takie już koks itemy, trochę mija się z celem, a chciałbym, właśnie, przecież ja muszę zwiedzić jeszcze kosmos. A, widzicie, jest jeszcze masa rzeczy do sprawdzenia. No dobra, podsumowując, to chyba wszystko to, co chciałem, to zdobyłem w tym NCT. Nic więcej nie znalazłem. Oczywiście, jeśli chodzi o jakieś bloki albo shulkery, które zostały, na przykład widzę, że tutaj jest jeden shulker, tutaj gdzieś też był, o właśnie, tam jest jeden shulker, to ja sobie przyjdę tam w wolnej chwili, czy to na jakimś streamie i sobie to wszystko na spokojnie pozdobywam. Ale mamy tak, tam wieżę i tam chyba coś było, z tego co pamiętam, więc mam już elytrę. I miejmy nadzieję, że nie umrę. Tak, lecę. To jest mój pierwszy lot na elytrze. Uwieczniony ładnie. Oczywiście na takim typowym survivalu. I od razu możemy sobie szybko przelecieć tutaj. Piękne. Piękne lądowanie, tylko wylądowałem od razu w moby, także nie wiem, czy to lądowanie było do końca piękne. I wejdziemy tutaj? Co to jest? Czy to czasami nie jest Battle Tower po prostu wygenerowany w endzie? Bo tych Battle Towerów jest naprawdę dużo, ja wszystkich jeszcze nie przeszedłem, ale bardzo możliwe, że to jest to. No dobra, to trzeba zmienić sobie zbroję na tą, wiadomo, niezniszczalną, kozacką zbrojkę. Aha. Ender Chest. O właśnie, a jak się robi Ender Chest? Czemu ja do tej pory Ender Chesta nie zrobiłem? Aha. W ogóle mi wypadł z głowy przedmiot, który się nazywa Ender Chest. Nie wiem dlaczego. Ale trzeba tutaj wbić, o nie, endermity, zostawcie mnie, czy wy... One chyba są tylko po to, żeby po prostu irytować ludzi, nie? Nie wiem, czy endermity mają jakiekolwiek inne zastosowanie, niż po prostu irytowanie, że ich hitbox jest taki malutki, respi się ich mnóstwo. I chwila, coś z nich wypada, endermit powder. Ej, może warto zostawić taki spawnerek albo z 5, żeby mi to generowało, gdybym tego potrzebował. Najgorsze jest to, że one też się respią na górze, więc tych spawnerów tutaj musi być naprawdę dużo. Ej, czy to był spawner Endermanów?
Chyba to był tak, to był najprawdopodobniej spawner Endermanów, ale po drugiej stronie powinno być dokładnie to samo, więc jeżeli tylko tego nie spieprzę, no to będę miał fajną miejscówę, żeby sobie po prostu podekspić na Endermanach. Nie widzę. Tak, to jest spawner Endermanów. Zarąbiście. A pamiętam, jak jeden spawner, który znalazłem, to od razu zniszczyłem, tak z bomby. Także tego możemy się pozbyć. Ender Chesta zabieram. Zabieram ze sobą, to w sumie wezmę obsydian, z którego jest zrobiony. Chodźcie. Chodźcie, bo wiem, że czekacie na mnie. Tu jest jeszcze jeden Enderman. Ty? Nie, dobra, ty na mnie nie spojrzałeś. Więc teraz idziemy na drugą. O, muszę uważać, bo tu jest... No właśnie, tu jest przepaść. Pig? Czemu to jest spawner świń? I czemu ja od razu to rozwaliłem zamiast pół sekundy pomyśleć, czy by mi się to przydało? Nie, no to jest chyba źle wygenerowany spawner, więc nie ma sensu takich rzeczy używać. I... Cześć, ja wam nie przeszkadzam, tylko pig. Pig. Jeżeli się zrespi świnia, to naprawdę, nie wiem, będzie to bardzo dziwne. Ale nie, raczej się świnie nie zrespią. Dobra, idziemy tam jeszcze na górę, bo widzę, że mi zostało jeszcze jedno piętro. Ale powiem wam, że spoko odcinek chyba. Bo ja się cieszę z tej elytry, bo wiem, że tego na pewno będę używał, chociaż... Oj, lewa, tu jest endermeat. Enderman, dobra, nie potrzebuję tylu... spawnerów endermanów i świnie są oczywiście zbagowane, chodźcie tutaj. Dobra, i na górze jest... Będziemy mieli bosika jeszcze w dodatku w tym odcinku. Dobra, także pozbądźmy się tego gościa, mamy skrzynkę. I pytanie, jak wygląda boss enderu? Bo to jest silniejszy niby boss niż ten wędzie. Oczywiście później będę mógł skrzynkę sobie otworzyć, ale zanim do tego przejdziemy... no to wezmę się, przygotuję na pewno do tej walki, czyli schowam przedmioty, które nie są mi potrzebne. I miejmy nadzieję, że ta walka będzie jakaś taka w miarę prosta, bo nie chcę się naprawdę tutaj męczyć, nie mam żadnych jabłek przygotowanych nawet. I chwila, gdzie jest? Tam jest chyba ten kamień, nie? Tak mi się zdaje. Dobra, uwaga. Co to jest? Worotizor. Co to? To ma 500 HP i respi jakiś mały... Cośki. Okej. Dobra, detonacja. Bum, bum. O, siema chłopaki. Czekajcie. Zostałem uratowany. Całkowicie przypadkowo. Aha, tutaj jestem. Tak, świnie. Nie, no świnie się nie respią, czyli to jest jakiś popsuty spawner. Ale ja bym chciał tego gościa jakoś, nie wiem, wyprowadzić z tamtego miejsca, żebym na spokojnie mógł sobie z nim powalczyć tutaj. Chociaż to też nie jest dobry pomysł, patrząc na to, ile tych potworów jest. Dobra, to muszę jakoś... Endermicie, zostaw mnie. Czyli muszę teraz jakoś tam powrócić. W ogóle co on chce ode mnie? Widzicie? Tego Endermana na prawo? Patrzy na mnie, tak jakby, nie wiem, mnie prowokował do walki. A właśnie, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego tak cicho mówię, bo miejscami może to tak wyglądać, no to jest późna godzina po prostu u mnie i nie chcę drzeć mordy, za przeproszeniem. Jako, że to jest, mówię, późna godzina. Dobra, lecimy. W oczy? Może... Nie, myślałem, że w oczy mu muszę... Aha, czyli za każdym razem, jeżeli trafię w niego strzałą, to on mnie teleportuje. Dobra, to jest taktyka, czyli jednak toporem będę musiał go załatwić. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak przebiega walka z tym dziwnym bossem, no to polega to mniej więcej na tym, że schodzę sobie tutaj na dół, regeneruję sobie zdrowie, wchodzę na górę. Aha, one też się za mną mogą teleportować. Obsidian Eye to się w ogóle nazywa. Wchodzę sobie na górę, biję go parę razy, i mniej więcej taki mam plan, żeby po prostu bić go tak długo, aż on nie padnie. Nie powinno to jakoś stanowić problemu, chociaż powiem wam tak. Jedna sytuacja była taka, że miałem chyba z 4 serduszka już. A dla przypomnienia, mam naprawdę bardzo, bardzo dobrą zbroję. Więc muszę uważać, żeby czasami nie wskoczyć tutaj na górę, bo zobaczcie, ile tych oczu jest. I one mnie po prostu między sobą podają. I wtedy moim rozwiązaniem jest po prostu strzelenie w niego z łuku i wtedy mogę się teleportować poza ten cały obszar. Dobra, brakowało tutaj jednej rzeczy, żeby się pojawił gast i żeby zaczął we mnie strzelać. Patrzcie, gaścik jest, ale on wygląda potężnie, naprawdę. I przy okazji mega strasznie, także może go ustrzelmy. Nie udało mi się go ustrzelić. A i on tam gdzieś na dół poleciał. No dobra, to nie będziemy mu przeszkadzali. W ogóle czemu ta klątwa jest taka duża? Dobra, skończyła się klątwa. Ale już się obawiałem, że to będzie się rozprzestrzeniało i będę miał problem, żeby pokonać tego bossa. Dobra, po kolei wszystkie oczy zabijemy. Mówię, tylko nie mogę za bardzo wcisnąć spacji. Tak, się wydostanę na górę. Jeden chociaż strzał mu. No, chodź. Jeden. Ile masz HP już? Oj. 250. Dobra, czyli połowę mam już z głowy. Słuchajcie, mam 400 IQ Place'a. Zobaczcie, w jaki łatwy sposób można się pozbyć tych oczu. Właśnie w ten sposób, jak widzicie na załączonym obrazku. Tylko boję się, czemu on mnie nie teleportuje.
Dobra, troszkę mnie to zdziwiło, czemu on mnie jeszcze nie przeteleportował poza, ale wylałem po prostu wodę i... A, teleportował mnie teraz i endermany mnie teraz biją. Dobra, endermany na mnie czekały. Okej, okej, okej. Jesteście, widzę, że współpracujecie z tym bosikiem. Jeszcze jakiś enderman? Nie, nie ma, ale zostało mu naprawdę mało zdrowia. W ogóle ten łuk jest gigapotężny, ale to bardziej chodzi o ten enchant detonacja. I ja go pokonałem? Ej, pokonałem tego bossa. Ale nie dostałem żadnego achievementa, nic, po prostu padł. Myślałem, że jakiś achievementik będzie. Siema, oczy. Gdzie macie swojego pana? Uuu, dużo tych oczu. Ty, naprawdę bardzo dużo tych oczu. Tego dwa strzały z łuku, trzy nawet i cztery. I pozbyliśmy się zagrożenia. Tylko pytanie, czemu ja nie mam klucza do otwarcia tej skrzynki? Ender chest. Nie mogę tego zrobić. Nie widzę, żeby to gdzieś tutaj było, więc okazuje się, że zostałem po prostu oszukany. I nie mam tej nagrody. Wiecie, na pewno napiszecie, ej, bo zniszczyłeś to strzałą. Możemy sobie na szybkości... A, w sumie teraz tego nie przetestuję. Zejdźmy sobie na dół i zobaczmy na jakimś jednym endermanie. Czy tutaj jest jakiś przeciwnik? A, czekają oni. Jezu, ty, ej, endermany mogą wchodzić po drabinach? Nie wiedziałem o tym. Serio, nie, kompletnie o tym nie wiedziałem. Ale chcę zobaczyć, czy jeżeli na przykład rzucę... O. Ciebie, tak, pod ciebie rzucę mięso i teraz strzelę w ciebie. Dobra, to nie, to jest głupi przykład. To jest bardzo głupi przykład, bo przecież endermany się teleportują. Dobra, rzuciłem książkę zenchantowaną i teraz chcę w ciebie. A, no to dobra, znikają nagrody. No to na własne życzenie pozbawiłem się po prostu nagrody z tego bossa. Będę musiał w takim razie, mam nadzieję, że to nie jest jakieś mega rzadkie, tak jak NCT, bo pierwszy raz to widzę i chwila, bo ja za chwilę mogę umrzeć też. Będę musiał po prostu odnaleźć tą wieżę, pokonać jeszcze raz tego bossa, tym razem nie wykorzystując łuku, tylko zabierając po prostu jabłka i miejmy nadzieję, że uda mi się zobaczyć, co jest w tej ostatniej nagrodzie, w tym ostatnim bossie. Powiem wam, że naprawdę bardzo fajny bossik. Tylko teraz sobie zdałem sprawę, że ja nie mam pojęcia, gdzie jest mój Waystone. Dobra, Waystone odnaleziony. Jeżeli rzucę perłę tutaj, to wrócę do takiego zwykłego endu, gdyby ktoś się zastanawiał, bo już sobie to sprawdzałem. A teraz ja mogę wracać do domu przekonany, że wykonałem bardzo dobrą robotę, że zdobyłem elytrę, że ewoluowałem smoka na naprawdę wysoki poziom. Ten smok jest teraz duży. O, widzicie? Dlatego lubię tego moda. Bo przynajmniej tutaj widać, że te smoki chodzą spać i... No nie wiem, ładniej to wygląda po prostu, ale na pewno będę musiał pobrać moda, który mi troszkę ściszy te smoki, no bo one wyją bardzo, bardzo, bardzo głośno. I teraz sobie przypomniałem, że na starych przygodach z Lotarem było dokładnie to samo. Także co, ponad 200 dni zajęło mi dotarcie do NCT, zdobycie elytry, zdobycie głowy smoka. No to teraz będziemy musieli pozyskać te łuski i z tych łusek będę mógł sobie utworzyć jeszcze lepsze przedmioty, ale tym się będziemy zajmowali już w kolejnych odcinkach. Także, jeżeli się podobało i mam nadzieję, że długość odcinka tym razem wam pasuje, w tym sensie nie jest za krótki, bo właśnie starałem się ograniczyć cięcia do minimum i mimo tego, że były takie nudnawe moim zdaniem fragmenty, to je też zostawię, żeby nie było, że znowu film będzie miał tylko 10 minut. Także co, dzięki za oglądanie, widzimy się już pojutrze w kolejnym filmie i pamiętajcie, że o godzinie 11 jest stream jakby z kontynuacji bezpośredniej. Ja się wyloguję tutaj i będę po prostu na streamie to kontynuował. Także Twitch.tv/Lotar, wbijajcie, zostawcie followa i na razie, cześć!